Na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy przeznaczone jest 50 milionów złotych. Wnioski do ZUS-u można składać od 16 lipca do 23 sierpnia bieżącego roku. Program ten adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa i liczbę zatrudnionych osób. Jeżeli przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków, jego firma nie jest w stanie upadłości pod zarządem komisarycznym w toku likwidacji, w toku postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystała z dofinansowania z ZUS, przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. ZUS dofinansuje zarówno projekty inwestycyjne, jak i doradcze. Projekty inwestycyjne dotyczą podniesienia bezpieczeństwa technicznego w bezpośrednim otoczeniu pracowników. Może to być np. zakup urządzeń oczyszczających powietrze, instalacja osłon do niebezpiecznych maszyn i urządzeń, czy też zakup środków ochrony indywidualnej. W przypadku projektów doradczych ZUS dofinansuje działania mające pomóc przedsiębiorcom ocenić zagrożenia występujące w miejscu pracy. Polega to np. na przeprowadzeniu pomiaru hałasu, wibracji i zapylenia. Wnioskujący może połączyć projekt inwestycyjny z doradczym. Na złożenie wniosku jest tylko miesiąc. Warto zerknąć na stronę www.zus.pl oraz do Biuletynu Informacji Publicznej ZUS, gdzie udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin i wymagane załączniki do wniosku. Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz ocenione pod kątem poprawy BHP w zakładzie, redukcji oddziaływania czynników szkodliwych takich jak hałas czy zanieczyszczenia oraz zapewnienia ochrony przed wpływem szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak.